Sala wystawowa w ostrowieckim BWA zmieniła swoje oblicze. Teraz jest to sala taneczna, a to za sprawą warsztatów. Powodów, aby wziąć w nich udział, dzieci miały wiele. Bardzo lubię plastykę, a skoro tu było trochę plastyki, to przyszłam. A lubię też tańczyć, a skoro był taniec i plastyka, no to fajne połączenie. Bo lubię tańczyć i lubię malować i to są moje chyba najulubieńsze rzeczy, które robię. Ja bardzo lubię tańczyć. Ja bardzo lubię też tańczyć, lubię się zajmować różnymi sportami. Mama Jadzi uznała, że my dobrze umiemy dość tańczyć i nas zapisała. Tak. I jak się podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Warsztaty taneczno-plastyczne, malowanie, tańce mają za zadanie pokazać przenikanie się różnych dziedzin sztuki. Bardzo często sztuki plastyczne są inspirowane muzyką i odwrotnie, muzyka jest inspirowana sztukami plastycznymi. Także te warsztaty myślę, że są jak najbardziej adekwatne do naszych wnętrz i do naszej działalności. Taka forma warsztatów w BWA organizowana jest po raz pierwszy przez 3 dni. W godzinach od 10 do 13 choreograf pracuje z tą samą grupą dzieci. Zajęcia prowadzi Filip Jędr, tancerz i pedagog. Uczymy się choreografii, za chwilę będą dzieci zajmowały się interpretacją, improwizacją taneczną, trochę też ćwiczeniami koordynacyjnymi i przestrzennymi. Za tańcem przemawiają same pozytywne aspekty. To m.in. on wyzwala w człowieku ekspresję. Powoduje, że podnosi się poziom endorfin we krwi. Dzieciaki widać, że są bardzo uśmiechnięte, radosne, mogły sobie też pokrzyczeć. W związku z tym dają takiego pozytywnego kopa przysłowiowego. Warsztaty są także okazją do zapoznania się z teorią tańca i różnymi technikami. Najbardziej mi się podobała pierwsza choreografia, bo się nauczyłam tańczyć twista. Mi się najbardziej spodobała ostatnia choreografia do Shakiry. Chętnych do udziału w warsztatach tanecznych nie brakowało, a wśród uczestników znalazł się jeden rodzynek, Jaś. No to choć dziwnie się czuję. Dlaczego? Bo jestem jedynym chłopakiem tutaj. Ale za to w tańcu perfekcyjnie dotrzymującym kroku swoim koleżankom. Trzydniowe warsztaty taneczno-plastyczne zakończą się w czwartek, 9 lutego, wielkim finałem. Będą ściany pokryte farbami, będą ściany pokryte papierem, a dzieci będą malowały stopami i rękami. Oczywiście zrobią to podczas tańca. Powstałe dzieło plastyczne zostanie następnie zinterpretowane przez jego autorów.